W dzisiejszym odcinku dowiesz się w jaki sposób zbudować pośladek bez rozbudowy ud. Wchodzisz na moją platformę treningową, tutaj klikamy w zakładkę tutaj zacznij i wybieramy programy treningowe. Klikamy w Buti, czyli program na budowę pośladka bez rozbudowy ud i przechodzimy do kroku pierwszego i sprawdzamy szczegóły. Oczywiście kroku drugiego ani trzeciego nie jesteś w stanie wykonać bez zbudowania solidnych funda fundamentów w kwartale pierwszym, czyli bez wykonania kroku pierwszego ok, przechodzimy do szczegółów um, i teraz tak dzięki temu programowi będziesz wykonywać tylko najefektywniejsze ćwiczenia oraz najskuteczniejsze metody tak, abyś zbudowała pośladek bez rozbudowy ud mocne mięśnie pośladkowe to nie tylko optyka, ale przede wszystkim brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz prawidłowa postawa ciała. Co zawiera twój program? Plan treningowy na 3 miesiące, czyli 36 treningów. Każdy trening trwa od 30 do 45 minut w zależności od twojego poziomu zainteresowania. Jakie mamy wymagania? Potrzebujesz buty bence nowej generacji, która dostaniesz u mnie w sklepie oraz kettlebele żeliwne 12, 16 i 20 kg koniecznie. Jak będziesz miała kettlebellę 6 czy tam 8 kg, e, niestety nie zbudujesz pośladkę, jeżeli będziesz miała e, zwykłe buty, benda lateksowe bądź jakieś tam grube, materiałowe, ograniczające zakres ruchu, również nie będziesz miała efektów. Kto jest docelowymi, docelowymi odbiorcami? Są to kobiety, które chcą zbudować jedyny pośladek bez rozbudowy ud. I dziewczyny. uwaga, trening nie obciąża kolan, nie będzie tutaj ani podskoków, ani żadnych udziwnień, będziesz wykonywała tylko skuteczne ćwiczenia. Jest to trening o umiarkowanej intensywności i dopasowany tak naprawdę do wszystkich poziomów trudności, czyli niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportem, czy już trenowałaś, możesz zbudować piękny pośladek. tutaj Wam pokażę szybciutko: jeszcze klikasz w zakładkę sklep, przechodzisz do must have, czyli. Booty Benz nowej generacji przechodzimy standardową procedurę sklepu, czyli wrzucamy do koszyka gumeczki, Ok, wracamy tutaj do naszego programu treningowego. Klikając w znak zapytania, rozwinieć się opis um, do programu. Przeczytaj sobie sama uważnie. Ważne, żebyś zapamiętała jedno: że skoro ja i moje klientki z treningów personalnych możemy mieć top formę przez cały rok i lata, to Ty również możesz tutaj sobie jeszcze wprowadzenie, na czym polega ten trening dowiesz się również mamy tutaj podgląd do rozgrzewki w czasie realnym klikasz i mamy przekierowanie do wideo tutaj rozgrzewka będzie każdego dnia taka sama i jednocześnie podniesie Ci się tętno oraz będziesz mogła zaktywować mięśnie pośladkowe, małe, średni i wielki przechodzimy do planu treningowego poczytasz sobie na czym polega, w jaki sposób wykonywać, czego nie robić, i masz dostęp do 36 treningów, które powinnaś wykonać w 3 miesiące. Czyli 12 treningów na miesiąc, 3 treningi w tygodniu, zachowując pauzy między treningami, tak żeby mięśnie pośladkowe mogły się zregenerować i urosnąć. W przeciwnym wypadku, jeżeli treningi będziesz wykonywać w nierównych odległościach, efektów również nie będzie, ale o tym dowiesz się tutaj w opisach do treningu. I teraz tak, klikamy na trening 1. Pokażę Tobie, jak to wygląda. Akurat w treningu pierwszym mamy wprowadzenie, tutaj powinnaś sobie zrobić jeszcze zdjęcia, pomiary i przechodzimy do treningu. W treningu numer jeden mamy do wykonania trzy rundy, a ja tutaj pokażę tylko pierwsze ćwiczenie. Mamy ćwiczenie pierwsze do wykonania 30 razy na każdą nogę. Jest to ćwiczenie Donkey Kick z gumką z czterema wrzoskwinkami ćwiczenie aktywujące pośladek czyli ja mamy jedno ćwiczenie, które aktywuje pośladek z gumką a drugie ćwiczenie jest to ćwiczenie z kettlebellem w zależności od ćwiczenia 12, 16 albo 20 kg po to, żeby mięsień pośladkowy mógł urosnąć czyli dziewczyny, gumka służy do tego, żeby aktywować poślad a kettlebell, czyli y, ciężar służy do tego, żeby ten pośladek urosł a tutaj, jeszcze króciutki pogląd, jak wygląda ćwiczenie. Akurat tutaj to video kręciłam dwa lata temu mm, na. Urlopie. Ok, dziewczyny, wracamy szybciutko do tematu. Po skończeniu tutaj lekcji, po skończeniu treningu klikamy przycisk, który tutaj już go nie ma. Powinien się powiedzieć w prawym górnym rogu, zakończ lekcję. Tak jak zobaczyłyście, mamy takie zielone ptaszki. Te lekcje już zostały przeze mnie przerobiona, ale pokażę Wam na przykładzie treningu numer 12. Klikamy ukończ lekcję i wtedy ta lekcja zostanie również odhaczona. I teraz tak, warunkiem tego, żebyś otrzymała po ukończeniu całego kursu certyfikatu jest odhaczenie, a właściwie zrealizowanie wszystkich treningów oraz warunkiem tego, żeby przystąpić do kolejnej części programu booting, gdzie podnosimy poprzeczkę i wchodzi kolejny sprzęt obciążniki, ciężarki na kostki, jest również ukończenie programu Booty części pierwszej tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć w zakładce mamy Booty część pierwsza, druga, trzecia kliknę na część drugą żebyście zobaczyły, zobaczcie to jest komunikat, że dostęp do tego programu będziesz mogła dopiero uzyskać w momencie kiedy skończysz program Booty part 1, dlatego tak ważne jest dziewczyny, żebyście po zakończonym treningu kliknęły w prawy górny róg i zakończyły trening. Życzę Wam kochane udanego dnia, jestem ciekawa w jakim czasie osiągniecie swój e, cel. Przemiana jest procesem, pamiętaj o tym. Trwa mniej więcej 9 Miesięcy, ale pod warunkiem, że wykonasz ten program treningowy jeden do jednego i będziesz się zdrowo odżywiać też według zaleceń, i zwrócisz uwagę na regenerację, czyli bez snu, podczas którego spala się tkanka tłuszczowa regeneruje się organizm, efektów również nie będzie, ale na ten temat możesz poczytać więcej u mnie na blogu, gdzie będziesz mogła również dowiedzieć się wielu innych interesujących rzeczy. Życzę Tobie kochani na miłego dnia. Jesteśmy w kontakcie.